Funkcja sołtysa to niezwykle ważny element w funkcjonowaniu danej wioski i co za tym idzie, całej gminy. To właśnie sołtys jest łącznikiem pomiędzy mieszkańcami a urzędem miasta i gminy. Dlatego tegoroczne wybory, które odbywały się w marcu, kwietniu i na początku maja, miały duże znaczenie, nie tylko dla poszczególnych miejscowości, ale i całej Murowanej Gośliny. W naszej gminie, bo mamy gminę miejsko-wiejską, w związku z tym sołectwa odgrywają bardzo ważną rolę. Mamy 23 sołectwa, które tworzą jedną całość poprzez pracę poszczególnych sołtysów. Co miesiąc odbywają się spotkania z sołtysami i omawiamy wszystkie problemy, które można rozwiązać natychmiast albo które można rozwiązać w przyszłości. Poprzez sołtysów wiemy, jakie są potrzeby mieszkańców, gdzie możemy inwestować, gdzie trzeba inwestować i jak zareagować na różne potrzeby naszych mieszkańców. Tegoroczne wybory przyniosły kilka znaczących zmian. Pierwszą z nich jest to, że obecne kadencje będą trwały 5 lat. Od tego roku jest 5-letnia kadencja, tak jak 5-letnia kadencja burmistrza. W wielu sołectwach nastąpiła zmiana na stanowisku sołectwa. Mieszkańcy sami dokonują wyboru poprzez wybory bezpośrednie w głosowaniu tajnym. Mam nadzieję, że i ci sołtysi, którzy pozostali, i ci nowi będą ambitnie współpracować na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców swoich sołectwa. Oprócz sołtysów wybierano również rady sołeckie, które są wsparciem dla sołtysa i jego działań. Drugą niezwykle ważną zmianą, która dotyczy gminy Murowana Goślina, jest to, że od tego roku nie ma już osiedli samorządowych. Tak, od tego roku nie mamy osiedli samorządowych. Uważam, że mamy tylu radnych w mieście, że oni przejmą funkcję przewodniczących osiedli, będą mieli bezpośredni kontakt z mieszkańcami i z problemami i jako radni szybciej te problemy nawet postarają się rozwiązać i są w stanie rozwiązać niż przewodniczący osiedli. Było to dublowanie tej funkcji. Nowo wybranych sołtysów będzie można bliżej poznać podczas corocznych zmagań jednostek pomocniczych, które i w tym roku będą odbywały się na terenie Murowanej Gośliny. Od kilku lat są prowadzone zawody sołeckie, turniej jednostek pomocniczych samorządowych. No nie ma osiedli, ale oczywiście one też się odbędą na osiedlach poprzez radnych. Radni tu przejmą tą inicjatywę. To nie jest tylko dobra zabawa, ale to ma na celu integrację, wspólne spotkanie się mieszkańców, zapoznanie się, ale to też są nagrody rzeczowe, które są przeznaczone dla potrzeb mieszkańców sołectw. W tegorocznych wyborach nastąpiło kilka zmian na stanowisku sołtysów i tak w Białęgach na stanowisku pozostał Piotr Michalski. W Białężynie funkcję sołtysa objął Tomasz Pawlak. W Boduszewie nowym sołtysem został Jacek Łódzki. W Długiej Goślinie na stanowisku pozostała Monika Ewert. Wsią Głębocko dowodzić będzie Mariusz Siwe, natomiast w Głęboczku sołtysem pozostała Justyna Gronek. W Kamińsku sołtysem na kolejną kadencję pozostała Elżbieta Dziel. W Kątach sołtysem od tego roku jest Ireneusz Pielach. Natomiast w Łopuchowie na stanowisku pozostał Leszek Sommerfeld. Również w Łopuchówku na stanowisku na kolejną kadencję pozostała Urszula Gendera-Zielińska. Mieszkańcy Łoskonia Starego postanowili, że i u nich nie zmieni się sołtys i po raz kolejny wybrali Krzysztofa Ancukiewicza. W Mściszewie nowym sołtysem został Jan Gruszczyński, natomiast w Nieszawie na stanowisku pozostał Marcin Walkowiak. Przebędowym od tego roku dowodzić będzie Grażyna Nawrocka, a Raduszynem nadal Renata Wawrzyniak. W Rakowni sołtysem pozostał Grzegorz Piotrzkowski, a w Starczanowie Paweł Bukowski. W Trojanowie nadal zarządzać będzie Agnieszka Sommerfeld, a w Uchorowie sołtysem pozostaje na razie Krystyna Nowak, ponieważ do tej pory z braku chętnych nie udało się wybrać nowego sołtysa. Tu wybory będą powtórzone. Problemów z kandydatami nie było w Wojnowie, gdzie wybrano Krzysztofa Fabiańskiego, a w Wojnówku na stanowisku pozostała Małgorzata Ślewczuk. W Zielonce sołtysem pozostał Hieronim Kazuś, a w Złotoryjsku na kolejną kadencję wybrany został Jarosław Pawlak.